Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Hubert Miściwujewski, Gleba, siema. Siema. Słuchaj, to nie będziemy przedłużać o tym, o czym trzeba porozmawiać. Gleba, no krótki komentarz do tego, co się działo na Hejligu. Powiedz mi, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Albo zostawię to tobie. Ja powiem krótko, trzeba ważyć swoje słowa i czyny i ponosi się konsekwencje swoich czynów, swoich słów i tak to wyglądało. Gleba, a kiedy wy się pogodziliście z Denisem? Który to był moment? Bo widzieliśmy te głosówki, to strzelam, że pogodziliście się ciut później. No to było dawno temu, nie chcę do tego wracać, po prostu my jesteśmy takimi ludźmi, jesteśmy z jednego miasta, wyjaśniliśmy sobie to wszystko w cztery oczy, było tak, że ja na niego coś mówiłem, on na mnie, wyjaśniliśmy sobie to. No i tu, tak jak mówię, to co wstało w sobotę, to było konsekwencją tego, że Szeliga nie pamięta, co mówi. No i tak to wyszło. A ogólnie nie chciałbym tu się tłumaczyć przed kamerą, dlaczego to zrobiłem, bo po prostu moja rodzina wie, moi najbliżsi wiedzą, dlaczego to zrobiłem, a to, co myśli internet, to nie bardzo mnie interesuje. Zaskoczony jesteś tym, jakim szerokim echem to się odbiło. Ja powiem ci szczerze, że no przez dwa dni to internet żył tylko tym wydarzeniem. Tak, jestem zaskoczony i wiedziałem, że tak będzie. Po prostu Denis wzbudza zainteresowanie. Ja byłem przy boku Denisa. Tak to wyglądało i całego wydarzenia nie było widać, bo było troszkę inaczej niż ludzie myślą, ale niech jest jak jest. Gleba, potencjalnie dostajesz kontrakt na stół, ty i Denis na Don Diego i Szeligę. Bardzo chętnie wezmę taką walkę, ale chciałbym też sam z Don Diego zawalczyć, bo to, co zrobił następnego dnia po całej sytuacji, podważając moje wartości rodzinne, poczułem, że wbił mi nóż w plecy, bo byliśmy znajomymi, normalnymi, a on tu potrafił napisać, że jestem przykładnym mężem, ojcem i sportowcem i obok gówno wstawić na relację, także nie wiem, czy to widziałeś, ale bardzo mnie to zabolało i podszedłem dzisiaj do niego, powiedział, że ze mną nie rozmawia, nie wiem dlaczego, bo on jak miał do mnie problem i chciał ze mną coś wyjaśnić, to ja z nim normalnie porozmawiałem, jak chciałem do niego podejść, mówił, że ze mną nie rozmawia i mówił, że ze mną nie zawalczy. Choć mieliśmy walczyć właśnie 10 grudnia na gali, ale też stawiał warunki. Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do tej walki. Oczywiście sportowo do tego podchodzę, ale to, co napisał na relacji, odbiło się też na mojej rodzinie, na mojej żonie. Do mojej żony pisali ludzie i wysyłali screeny tego, co Don Diego udostępnił i ją obrażali i mnie to mocno zabolało. Ja jestem rodzinną osobą i nie życzę sobie, żeby Don Diego takie rzeczy wypisywał, choć jest przykładem dla młodzieży, to tutaj młodzieży chciałbym powiedzieć, że co by nie było, co, jakbyście się z nikim, z kimś nie kłócili, jakbyście się nienawidzili, nigdy nie wtykajcie w to w rodziny, bo to jest bardzo słabe i nie życzę tego nikomu. Okej, okay, czyli wy mieliście propozycję walki na tej gali, tak? Ja miałem walczyć z nim teraz na gali, ale no mówię, był limit wagowy 15 kg mniejszy, i ja po prostu nie zgodziłem się na to. On chciał w MMA 96 kg, później w K1 99. Myślę, że po tej sytuacji, co się wydarzyło, dzisiaj inne karty mam w talii i może mogę inaczej przystąpić do rozmów a propos naszej walki. Mam nadzieję, że do niej dojdzie. Po męsku sobie wyjaśnimy. I tyle. No właśnie, bo w sumie ty teraz możesz te stawić warunki. No bo nie oszukujmy się, stałeś się też osobą właśnie, nawet widać to teraz na wywiadę, każdy podchodzi, chce się dopytać, jest to sprawa, można powiedzieć, no medialna aktualnie w internecie, więc to chyba dla ciebie też jest trochę dobrze, co? No tak, dobrze, z jednej strony dobrze, z drugiej tam trochę hejtu się wylało, ale ja tak jak mówię, nie będę tutaj internetowi tłumaczył, dlaczego tak się stało, po prostu jestem mężczyzną z jakimiś zasadami, tak, swoimi. I po prostu chciałem to tak wyjaśnić, jak wyjaśniłem, choć miało być to w cztery oczy, ale się nie udało. I co, no tak jak mówisz, inne karty mam w rękawie dzisiaj. Też pobili, Nieładnie, no to trzeba takie sprawy załatwiać w ringu, a nie tutaj przepychankami. Ja jak człowiek chciałem właśnie z Don Diego porozmawiać. Mam nadzieję, że zawalczymy w przyszłości. To byłby na pewno ciekawy pojedynek, nie tylko pod względem umiejętności, ale także pod względem no, konferencji, bo tutaj by się działo. Myślisz, że jesteś gotowy na taką publiczność? Ja jestem gotowy, bo jestem zrównoważony, mam wartości, które chcę też dzieciakom przekazać, tak jak mówię, no bo trzeba to co się dzieje na tu sztuczne jakieś, nie wiem, przepychanki niepotrzebne to jest ogólnie. Jak jest jakiś konflikt, to rozumiem, ale
No, jest pewna granica. Gleba, dobra, nie zatrzymuję, bo tam już Denis tylko zerka w białej koszulce. Co? Do zobaczenia, trzymaj się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.